Od kilku dni Chrzanów żyje futbolem. Na czas Mistrzostw Euro 2012 w sercu Chrzanowa stworzono strefę kibica. Takie sportowe emocje towarzyszą wszystkim miłośnikom futbolu już od tygodnia. Na mecz otwarcia Euro 2012 fani piłki nożnej przybyli tłumnie. 400 miejsc siedzących w strefie kibica zapełniło się bardzo szybko. Na całym placu tysiąclecia transmisję pojedynku Polska-Grecja na Telebimie oglądało blisko 4000 osób. Takie sportowe wydarzenia lepiej bowiem przeżywa się razem z innymi kibicami niż w domu przed telewizorem. Nigdy w życiu jeszcze nie byłem na takim przedstawieniu, także, znaczy osobiście na mecze tak, ale nie na takim właśnie przedstawieniu jak Telebim i w ogóle, dlatego też razem z kolegami z pracy, z tą grupką zorganizowaliśmy się i chcieliśmy to zobaczyć. Tak. A co z partnerką, żoną? Żona aktualnie ogląda filmy w domu. Bardzo pozdrawiam, Monia. Na plac przybyły całe rodziny, dzieci, młodzież, dorośli. W pomalowanych na biało-czerwono włosach, z biało-czerwonymi szalikami w ręku, w biało-czerwonych czapkach na głowie. Powiedz, kto cię tak pięknie przygotował na dzisiejszy mecz? Mama. Mama, i co ty z tymi włosami zrobiła? Pofarbowała sprayem. Jak się okazało, futbol nie jest wyłącznie męską domeną. Nie brakowało kobiet, które z zapartym tchem śledziły zmagania piłkarzy na murawie i dobrze orientowały się w piłkarskiej terminologii. Podobno kobiety się mało interesują futbolem, jak to jest? Nie, no ja jako nauczycielka no to się interesuję. A z drugiej strony mam syna, no więc, który gra w piłkę nożną, więc muszę. Zdecydowanie kibicuję, tak. Zna się pani na piłce nożnej? Myślę, że tak. Co to jest spalone? Spalony to jest wtedy, jeżeli zawodnik w momencie podania piłki jest jako pierwszy. Nie wiem, jak to dobrze wytłumaczyć, ale tej drużyny, która atakuje. No spalony to jest tak, jak piłkarze jednej drużyny, drugiej wybiegną szybciej na pole karne niż ci, którzy bronią tego pola karnego. Robert Lewandowski. Najwięcej kibiców przyciągały na plac tysiąclecia oczywiście mecze z udziałem polskiej drużyny, czyli 8 czerwca, gdy walczyliśmy z Grecją i 12 czerwca, gdy rywalizowaliśmy z Rosją. Polska! Wszyscy mocno dopingowali biało-czerwone. A kto zdaniem szanowskich kibiców zdobędzie Puchar Euro 2012? Polska. Stawiam Holandia, Niemcy. Hiszpania. Przez Ronaldo. Ronaldo z Portugalii. Strefa kibica to nie tylko transmisje na Telebimie, ale także catering, gry i zabawy dla dzieci o sportowej tematyce, pokazy. Organizatorem strefy kibica jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, który posiada licencję UEFA na transmisję na Telebimie wszystkich meczów rozgrywanych podczas Euro 2012. Strefa kibica działa na godzinę przed rozpoczęciem transmisji meczów, aż do ich zakończenia. Dodajmy, że 9 czerwca Chrzanów znalazł się także na trasie mobilnej strefy kibica – Fan City Tour. Podczas jednodniowej imprezy na parkingu przy ulicy Wyszyńskiego chrzanowianie mogli obejrzeć na Telebimie dwa mecze Euro 2012 w tzw. grupie śmierci pomiędzy Holandią i Danią oraz Niemcami i Portugalią. Nie zapomniano też o najmłodszych kibicach, dla których organizatorzy strefy przygotowali wiele konkursów z nagrodami. Starsi kibice mogli wziąć udział w quizach z wiedzy o piłce nożnej i motoryzacji oraz sprawdzić się w roli komentatora sportowego.